Cześć, witajcie. Mimo, że mamy czerwiec 2013, czyli generalnie lato przed nami, to spróbujmy przygotować naszego Samsunga Galaxy S4 na zimę i osoby, które jakby determinują swój zakup od właśnie tej funkcji, czyli używania telefonu w rękawiczkach. Mamy tutaj trzy rodzaje rękawiczek. Zwykłą taką skórzaną, zwykłą bawełnianą, taką nietypową damską z jakiegoś zwierzaka. I generalnie funkcja wygląda w ten sposób, że musimy przejść sobie do ustawień, do wyświetlacza. Na samym dole mamy wysoką czułość dotyku i w ten sposób po prostu włączamy tą opcję. Na razie jednak spróbujmy po prostu sprawdzić, czy ta opcja, czy rękawiczki działają bez włączenia tej opcji. Zacznijmy może sobie od zwykłych skórzanych. Ja sobie postaram je jakoś tutaj założyć. No i mamy rękawiczki skórzane, założone i teraz sprawdźmy, czy możemy w jakiś sposób tutaj wejść w interakcję z ekranem. Niestety dotyk nie działa, ale po przytrzymaniu klawisza czy tam palca w którymś miejscu jest wykrywane, że on jest gdzieś tam do centymetra nad naszym ekranem i w ten sposób działa funkcja AirView. Czyli mamy tutaj jakby działanie funkcji AirView. Niestety nie możemy dotykać, czyli uruchamiać poszczególnych opcji. Sprawdźmy sobie teraz zwykłą, po prostu taką bawełnianą rękawiczkę. Jak to wygląda? Tutaj również niestety nie możemy nic zrobić, nic tu nie działa, żadne opcje. Ale po przytrzymaniu klawisza również pojawia nam się podgląd, czy AirView działa. Wykrywanie palca nad ekranem to tak naprawdę ma miejsce, gdyż po prostu jest drobna grubość tej rękawiczki i ona powoduje, że niestety nie dotykamy tego ekranu. No i na sam koniec sprawdźmy, mamy taką rękawiczkę już naprawdę dla wymagających, gdzie praktycznie w niej się nic nie da zrobić. I zobaczmy, czy tutaj wykrywa nam jakieś, no, praktycznie, o, tak jak widzicie, review działa, ale dotykać również nie możemy. No dobra, to włączmy sobie w takim razie tą opcję, czyli zwiększenie czułości dotyku. To mamy w wyświetlaczu jeszcze raz. Wysoka czułość dotyku. I zacznijmy może sobie od właśnie tej rękawiczki, którą już mam na dłoni. Czy ona działa? No niestety ona nie działa. Tu nie da się nic włączyć, nic przesunąć. Działa AirView tak jak poprzednio. Niestety nie możemy tu ani przesuwać ekranów, ani włączyć, dotykać żadnych przycisków. Teraz mamy chyba taką najbardziej popularną, czyli tą bawełnianą, bo tego chyba najwięcej jest. Czy działa tutaj włączenie, dotknięcie ekranu? No niestety. Działa AirView. O, teraz przytrzymałem i jakby zaczęło działać. O, czyli jak widzicie, chyba to jednak tutaj w tym przypadku działa. Trzeba przyznać, że też ta rękawiczka jest bardzo gruba, więc no możemy sobie zaznaczać tutaj poszczególne rzeczy, czyli faktycznie to działa. Trzeba mocniej dotknąć ekranu, ale faktycznie to działa. Możemy sobie... No, klawisz już niestety nie będzie nam działał, ale faktycznie ekran dotkniemy i działa, więc plus dla tej rękawiczki. No i na samym końcu mamy również popularną i niezwykle ciasną rękawiczkę skórzaną. No i zobaczmy, czy tutaj to działa. O, tutaj to chyba w ogóle najlepiej działa, no tak najbardziej przyjemnie. I faktycznie możemy tutaj... Działa AirView, jeżeli będziemy mieli gdzieś nad ekranem ten palec i nie dotykamy, staramy się nie dotykać ekranu, no ale po dotknięciu rzeczywiście to działa, to prawda. O, tutaj nawet możemy wrócić, ale no, myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście z taką dokładnością i pewno z pisaniem SMS-ów czy czegokolwiek to jest bardzo ciężko, ale mimo wszystko jakby zapewnienia producenta działają. Sprawdźmy zatem, jak to się sprawuje
w przypadku, kiedy mamy włączoną tą wysoką czułość, ale korzystamy po prostu z, no, ze standardowo z telefonu i powiedzmy, że chcemy sobie coś tutaj napisać. Gdzie mamy ten nasz notatnik? Notatka jest. I że chcemy sobie coś napisać, zobaczymy jak to wygląda. Chcę sobie coś napisać. Więc no jakby bez problemu to działa w tym przypadku. Jak wygląda rysowanie, zobaczmy. Z funkcją, czy rzeczywiście nie musimy dotykać ekranu. No, nie musimy dotykać ekranu, tak jak widzicie. Nie dotykam ekranu, a po ekranie rysuję, czyli po prostu w momencie, kiedy po prostu jesteśmy już bardzo blisko ekranu, czyli rzeczywiście te rękawiczki muszą być cienkie, to wtedy również rysujemy, jakby dotykamy powierzchni tutaj ekranu i na takiej zasadzie to po prostu działa. No dobra, jeśli macie jakieś pytania, to dajcie znać. Zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. Codziennie są nowe filmy. No dobra, to tymczasem dziękuję. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.